MTV Cribs, zapraszam do mojej nowej nory, że tak powiem. Proszę bardzo. Tutaj, że tak powiem, zaczniemy od takich części. Skromna garderobka. Taki tam pokoik, żeby pranie zrobić, schować jakieś majtki, skarpety, duperelki. I salon, taki tam skromny salon, żeby nie było, bo duży nie lubię. Nie lubię dużych, także zawsze szukam takich mniejszych. Tutaj można sobie, no dwie, trzy osoby się zmieszczą, także bez przesady, nie? Co by tam przesadzać? I zobaczmy, tutaj no macie sofę taką skromną, co by tam powiedzieć, jakiś kaktus. Taki kaktus, no co, nie widzieliście kaktusa. I co, proszę bardzo, że tak powiem, widok. Też, no co by nie przesadzać, no nie ma tragedii, no widoku. Tak powiem, bunkrów nie ma, ale też jest zajebiście. I co? I tutaj wiecie, no żeby się wyspać troszkę, no to takie łóżko. Takie powiedzmy spoko, zobaczmy materac. A, dupy nie urywa. Tutaj balkonik. Telewizor, żeby coś tam na tym łóżku móc robić, nie? Tutaj będę się malować. Kosmetyki, duperelki. Tu będę brać kąpiel, a tu będę po kąpieli, tu będę zmywał z siebie kąpiel, a tu będę walił kloca. Tutaj dupkę podmywał. I tu mam wejście od razu do garderoby. Także taki tam skromny mieszkanko. I jakbym się czuł samotnie, no to mogę tutaj... Zobaczcie, o, mogę sobie cycka pomacać. Także pozdrawiam kochani, tak się żyje. Tucumán, Argentyna. Tak się żyje, kurwa, w Ameryce. Pozdro.